witajcie na kanale EkuProjekt. Chcieliśmy Wam zaprezentować samochód, jaki do nas przyjechał. Jest to Porsche Cayenne Turbo S. To auto klient nam zostawił na Stage 1. Zaczynamy w tej chwili od wjechania autem na hamownię i pełnej diagnostyki. Po tej diagnostyce będziemy podejmowali dalej decyzję, jak będzie wyglądał tuning tego samochodu. Zapraszamy do oglądania odcinku. Jesteśmy po diagnostyce tego samochodu. Auto jest sprawne. W serii udało nam się zmierzyć moc 572 konie i 700 prawie 90 Nm. 10 Nm brakowało do serii, ale to nie jest żadna usterka. Auto jest w 100% sprawne. Bierzemy się w tej chwili za rozpracowywanie tego sterownika, a nie czeka nas łatwa rzecz, dlatego że jest to sterownik Siemensa SDI 10.4. O tyle kłopotliwy, że nie ma na rynku dostępnych opisów do tego sterownika do pojemności 4.8. Są opisy, ale do pojemności 3.0 ten soft jest delikatnie inny, dlatego musimy taki opis we własnym zakresie zbudować. Oprócz tego musimy wszystkie osie do map znaleźć. Zajmuje to naprawdę wiele godzin. Zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Miejmy nadzieję, że szybko. Dodatkowo praca, jaką musimy wykonać, to jest tuning skrzyni biegów. Limiter momentu obrotowego w skrzyni biegów jest ustawiony na 800 Nm. Bez jego przestawienia nie możemy zrobić prawidłowo mocy. Także czeka nas robota przy dwóch sterownikach, silnika i skrzyni biegów. Wynik, jaki nam się udało uzyskać, to jest 630 koni i 908 Nm. Jest to prawie 60 koni i prawie 120 Nm więcej od tego, co zastaliśmy, jak auto przyjechało do nas. Po głowie nam już chodzi Stage 2 do tego samochodu. Zastanawialiśmy się długo, co zawierałby Stage 2 w tym aucie. Na pierwszy ogień myślę, że powinniśmy użyć sportowych katalizatorów i w dalszej kolejności wkładek filtrów powietrza na sportowe KNA. I przy takim setupie myślę, że jeszcze trochę koni ugramy. Niestety to już jest maks, co się da zrobić na Stage 1. Turbo sprężarka nie chce ładować więcej do ładowania, a ustawianie na siłę jest bez sensu. Zawsze robimy programy z rezerwą bezpieczeństwa, także miejmy nadzieję, że przyjdzie nam pokazać Państwu Stage 2 w tym aucie, a tymczasem zapraszamy Was do subskrybowania i lajkowania naszego kanału. Wasza energia pozwoli nam na tworzenie jeszcze lepszych i fajniejszych filmów. Miejmy nadzieję, że pokażemy Wam również tak piękne samochody jak ten i równie ciekawe. Do zobaczenia w następnych realizacjach. Don't know.